Przy pomocy łaski Bożej przystępujemy do rozważania męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ofiarować je będziemy Ojcu Niebieskiemu na cześć i chwałę Jego Boskiego Majestatu, pokornie Mu dziękując za wszelką niepojętą miłość ku rodzajowi ludzkiemu, iż raczył zesłać Syna swego, aby za nas wycierpiał okrutne męki i śmierć podjął krzyżową. To rozmyślanie ofiarujemy również ku uczczeniu Najświętszej Marii Panny Matki Bolesnej oraz ku uczczeniu świętych pańskich, którzy wyróżniali się nabożeństwem ku męce Chrystusowej. W pierwszej części będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od modlitwy w Ogrójcu aż do niesłusznego przed sądem oskarżenia. Te zniewagi i zelżywości temuż Panu za nas bolującemu ofiarujemy za Kościół Święty Katolicki, za Najwyższego Pasterza z całym duchowieństwem, nadto za nieprzyjaciół Krzyża Chrystusowego i wszystkich niewiernych, aby im Pan Bóg dał łaskę nawrócenia i opamiętania.
Wchodziłem i trząsłem się z zimna. Stawałem przy ogniskach, ale trwać na miejscu nie byłem w stanie, więc znowu ruszyłem dalej. Mój cień to się plątał przede mną, to obok mnie, to znowu uciekał do tyłu niby tren płaszcza. Głodne muły porykiwały. Gdzieś daleko za murem miejskim rozległo się pianie koguta. Wrzaski ludzi tam za pałacem były niby dźwięk, którego niczym zagłuszyć sobie nie zdołamy. Dźwięk bliskiej grozy. Czas wydłużał się bez końca, niby wciąż ta sama znana w każdym szczególe droga. Nagle krzyki dochodzące dotychczas daleka zaczęły się ku mnie zbliżać. Powinienem był uciekać, lecz nogi wrosły mi w ziemię. Zatrzymałem się skurczony, z oczami przymrużonymi, jak ktoś, kto czeka na cios w głowę. Banda wrzeszczących ludzi szła w moją stronę. Inni, którzy dotychczas nie brali udziału w znęcaniu się nad nauczycielem, podnieśli się od ognisk i pośpieszyli tamtym naprzeciw. Ktoś blisko mnie krzyknął. Tuż obok mnie przychodziła gromada służby, strażników, młodych lewitów i faryzeuszów. Wśród okrzyków i gwizdów prowadzili między sobą nauczyciela. Widziałem go tylko przez chwilę. Twarz opluta, na głowie błazeńska korona ze słomy, ręce skrępowane z tyłu, obolały wzrok, sunący po ludziach i suwający się z nich niby promienie księżycowego blasku z liści. Na chwilę to spojrzenie spoczęło na mnie. Wyobraźnia pisarza polskiego Jana Dobraczyńskiego w listach Nikodema. Prowadzą Jezusa do Kajfasza, od Annasza. Pismo Święte niewiele mówi na ten temat. Mateusz mówi, ci, którzy podchodzili z kraja z mieczami, kijami, po to i do Jezusa, zaprowadzili go do najwyższego kapłana Kajfasza, gdzie zebrali się uczeni w piśmie i starsi. A Jan tak to relacjonuje. Wówczas kohorta oraz trybun razem z strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa, związali go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Jezu, przez ulicę sromotnie, przed sąd Piłata, przed sąd Kajfasza, za włosy targany, Jezu mój kochany. Przez ulicę sromotnie, sromotnie. Co to jest ta sromota? Staropolskie słowo. Sromota to hańba, to niesława, to poniżenie. Sromotnie, czyli w hańbie, poniżeniu, niesławie. Kontekst jest taki, że takim go uczynili, aby podnieść emocje, temperaturę wydarzenia, by ludzi zmanipulować, by znaleźć poklas popleczników i zwolenników. Pismo Święte niewiele mówi o tym przejściu, ale pobożność chrześcijańska w gorzkich żalach to zaznaczyła. Przez ulicę sromotnie, przez sąd Kajfasza za włosy targany. Możemy sobie tutaj dopowiedzieć w naszej wyobraźni, jak to mogło wyglądać, to przejście, ta owa procesja żałobna, żałosna. Spotykał na pewno Chrystus ludzi obojętnych. Mówią sobie, kogoś tam prowadzą, co mnie to obchodzi. A może spotkał też niedocikliwych ludzi. Ach, tam kogoś aresztowali, nie pierwszy raz przecież. Pewnie przestępca. Tak jest łatwiej myśleć. A może spotyka ludzi nienawistnych. Dobrze mu tak. Po co źle czynił, dołożyć mu.
może takich, którzy byli bardzo ciekawi wszystkiego. Coś się w końcu dzieje, jest ciekawie. Mnie to nie dotyczy. Albo też ktoś, kto powie sobie, że pewnie współdziałał w złu. Rozsiewanie kłamstwa, niesprawdzonych informacji, popieranie, poklepywanie wieści o kimś. No, wszyscy tak mówią, więc pewnie tak jest. Albo też opowiadali się po stronie silniejszych, żeby się gdzieś schować. Wydawałoby się, że to jest jakaś odpowiedzialność zbiorowa, ponieważ wszyscy, to czemuż bym ja miał też nie krzyczeć, ileż to razem myśmy spotykali w naszym życiu, też w naszej parafii. Jak wszyscy krzyczą i mówią, to ja się dołączam, bo jestem tchórzem, bo nie potrafię mieć innego zdania, nie potrafię zbadać, zweryfikować tej sprawy. Tak jest łatwiej, tak jest bezpieczniej. Można się wtedy ukryć. W czasie drogi krzyżowej śpiewamy przy szóstej stacji takie słowa pieśni. Litością tknięta córka Izraela chustą ociera lice Zbawiciela. Jezus ją w zamian wizerunkiem darzy swej świętej twarzy. To o Weronice. Pismo Święte nic o niej nie mówi, nawet nie wspomina, ale znowu tutaj jest ta wyobraźnia wiary chrześcijańskiej. Można powiedzieć, że nie mogło nie być Weroniki w czasie drogi krzyżowej. Tej, która pewnie słuchała 25 rozdziału Ewangelii Mateuszowej, gdzie on mówi o osądzie ostatecznym. Byłem głodny, daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić. Byłem chory, odwiedziliście mnie. Weronika, a więc Veron ikon, greckie słowo, prawdziwy obraz, prawdziwe oblicze. I jak rozważamy tę stację drogi krzyżowej, wtedy wiemy, że w tradycji, że ona zdjęta litością wzięła chustę kobiecą, otarła tę zniszczoną twarz Jezusa, że na tej chuście Jezus jej zostawił swoje oblicze. I wtedy myślimy dalej, że tu nawet nie chodzi o fizyczne oblicze na chuście, ale chodzi o Jego obraz w jej duszy, tknięta litością, czyli empatia. Na pewno w tej drodze byli ludzie współczujący Chrystusowi, zaskoczeni takim strasznym maltretowaniem człowieka. Ktoś może doświadczył Jego miłości, nie mógł się z tym zgodzić. Może chociażby te kobiety jerozolimskie, które po prostu tknięte jako kobieta tym maltretowaniem człowieka nad tym bolały. A nawet jeżeli spotykamy człowieka winnego czegokolwiek, jest maltretowany, mówimy sobie, no dobrze, źle uczynił, ale tak nie można. To właśnie ta empatia, co to jest empatia? Jest to współodczuwanie z drugim człowiekiem. Wejście w jego położenie, wejście w jego życie. To jest ta wyobraźnia miłości, uczuć. Jak ja bym się czuł na jego miejscu. To jest przepiękne uczucie, to jest miłość po prostu. Odczuwanie stanów psychicznych człowieka, który cierpi. To jest też umiejętność przyjęcia jego sposobu myślenia, spojrzenie z jego perspektywy, uczestnictwo w jego przeżyciach, być na jego miejscu. Moi drodzy, takie wydarzenie ostatnich tygodni, może nawet na 100 dni, dzieje się to w markecie. Kasjerka przesuwa towar, który musi tam zakodować, i stoi tam kobieta, no, która po prostu no, kichnęła. I mówi do niej kasjerka, może pani się jakoś zakryje, bo może mi pani zaradzi. Mnie to nie szkodzi.
Mnie to nie zaszkodzi. No właśnie. Gdyby miała ta kobieta trochę empatii, to by inaczej postąpiła. Ta kobieta na tej kasie siedzi czasem 10 godzin i się naraża bardzo poważnie. Tam nie przychodzą 2-3 osoby, dziesiątki osób. Mnie to nie szkodzi. Tak czasem jest. Tak jak na tej drodze krzyżowej, kiedy prowadzę Jezusa, który jest targany za włosy. To właśnie taka oziębłość, skutek egoizmu człowieka. Jakaś obojętność innych spraw. Nie będę się wtrącać. Pokazują czasem w mediach dzieci maltretowane. Za ścianą. Nikt nie reaguje. Nie będę się wtrącać. Nie moja sprawa. Oczywiście. Czasem nie trzeba, ale w sytuacji są, że trzeba, jest to konieczne. Może właśnie wtedy ratujemy życie komuś. Ten dystans, czy też brak zaangażowania, niby tak zwana roztropność. Jestem roztropny, więc się nie angażuję. Mam dystans, taka zimna kalkulacja. Albo co będę z tego miał? Miłuję tylko siebie. To może być taka sytuacja, kiedy ktoś włącza zbyt głośną muzykę. Tu pamiętam, kiedy 31 grudnia, rok temu dokładnie, sprzedawano te fajerwerki, a właściwie petardy, bo jeszcze fajerwerki to jakoś przyjmiemy, ale te petardy, które ktoś tam ciągle puszczał mocno, głośno, podszedłem do nim. Ludzie, słuchajcie, czy wiecie, że tu małe dzieci są na tym rynku? Rynek nasz to jest pudło rezonansowe. To są małe dzieci, to są ludzie chorzy. To są ludzie, którzy jutro idą do pracy o 4-5 rano. Już tam nie wspomniałem o tych zwierzętach, które się boją, ale chociażby ludzi. I ktoś mówi do mnie, a taka tradycja polska. Ja mówię, jaka tradycja polska? Pani zna tę tradycję polską? I wiedziałem, do kogo to mówię. Nie ma pomyślenia, ma empatii. Bo ktoś musi się zabawić kosztem drugiego człowieka. Jezu, przez ulicę sromotnie pod sąd Piłaty, Kajfasza, za włosy targany, Jezu mnie kochany. Oni tak uczynili, a my odpowiadamy, idziemy z Jezusem, nie pozostawiamy Go samego. Nie podzielamy opinii o Nim, którą wyrażają inni. Nie przykładamy ręki do poniżania, do owej sromoty. Uwielbiamy Go, bronimy w sobie Jego obecności. Jesteśmy solidarni z Nim, naszymi braćmi, siostrami. Amen. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty
Eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, krwi Chrystusa Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, krwi Chrystusa Wcielonego Słowa Bożego, krwi Chrystusa Nowego i Wiecznego Przymierza, krwi Chrystusa przekonani w okrójcu spływająca na ziemię, krwi Chrystusa tryskająca przy biczowaniu, krwi Chrystusa brocząca spod cierniowej korony, krwi Chrystusa przelana na krzyżu, krwi Chrystusa zapłatą naszego zbawienia, krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz duszę, krwi Chrystusa zdroju miłosierdzia, krwi Chrystusa zwyciężająca złe duchy, krwi Chrystusa męstwo męczenników, krwi Chrystusa mocy wyznawców, krwi Chrystusa rodząca dziewicę, krwi Chrystusa ostoju zagrożonych, krwi Chrystusa ochłodo pracujących, krwi Chrystusa pociecho płaczących, krwi Chrystusa nadziejo pokutujących, krwi Chrystusa otucho umierających, krwi Chrystusa pokoju i słodyczy serc naszych, krwi Chrystusa zadatku życia wiecznego, krwi Chrystusa wybawienie dusz od chwani czyśćcowej, krwi Chrystusa wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją i uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, któryś jednorodzonego Syna swego ustanowił odkupicielem świata i krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie uczcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać ochrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w niebie przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy raz. Niech przed Nowym Testamentem starych prochu stąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synu się. Panie Boże, wierzymy, wyznajemy, że Jezus Chrystus, narodzony z dziewicy Maryi umęczony na krzyżu, jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Sprawa, byśmy z tego boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.